Witam Państwa serdecznie, nazywam się Joanna Stawicka i od ponad 20 lat prowadzę gabinet terapii. Nazwałam to naturalnych, ale tak naprawdę jest to praca prowadzona w sposób innowacyjny, w sposób nietypowy i bazująca na tym, aby w człowieku, w każdym człowieku, który się do mnie zwraca, obudzić jego świadomość, jego sprawczość w jego prywatnym życiu. Bardzo jest dla mnie ważne, żeby osoby nie wchodziły w uzależnienie od tego, co jest zewnętrzne, tylko żeby obudzić, pomóc im obudzić ich wewnętrzną zdolność sprawczości w swoim życiu. Bardzo często nazywam to uruchomieniem wewnętrznego uzdrowiciela. Jest to klimat, który bardzo jest dla mnie ważny, który jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ w którymś momencie swojego życia doszłam do takiego dziwnego spostrzeżenia, że właściwie mamy do dyspozycji wszystko, wszystko jest możliwe. Nie ma czegoś takiego jak brak energii czy czegokolwiek, ale bardzo często brakuje nam świadomości. Świadomości, co jest w naszych możliwościach. To jest tak, jakbyśmy mieli wszystko do swojej dyspozycji, jakbyśmy mieli fantastyczne klocki Lego i nie mamy pojęcia, że możemy z nich cokolwiek zbudować, co przyjdzie nam do głowy. I dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać na temat zdolności każdego z nas, aby swojemu dziecku poprzez swoją zmianę, swoją transformację umożliwić najpiękniejsze dzieciństwo. Aby swojemu dziecku otworzyć wszystkie potencjały, nie przeszkadzać mu w jego rozwoju i to właściwie bardzo często wystarczy. Wystarczy nie przeszkadzać swojemu dziecku w tym, aby było tym, kim być może, a może być wszystkim. I o tym chciałabym z Państwem porozmawiać. Właściwie przeważnie nie zdajemy sobie sprawy z dość trywialnego faktu. Jesteśmy dziećmi natury i ja będę bardzo często się zwracała w tym, co mówię, do porównań związanych z naturą. Więc każdy człowiek jest jak owoc na drzewie, a więc trudno oczekiwać, że jeżeli drzewo jest gruszką, wyrosną z niego jabłka. A każde drzewo wyrasta z jakiegoś gruntu, z jakiejś gleby. Oznacza to, że nic nie jest przypadkowe i jedno wynika z drugiego. Jeżeli zabraknie któregoś elementu lub on będzie zbyt słaby, czyli na przykład nie będzie odpowiednia gleba albo pień drzewa będzie chory, to jabłka niestety nie będą właściwe. I co to dla nas tak naprawdę oznacza? Więc każdy człowiek jest owocem czegoś, wynikiem czegoś. Przeważnie wynikiem nie tylko swojego rodu, ale także tego, co wnosi na przykład w temacie poprzednich wcieleń, tego, co przeżywał już kiedyś jako świadomość, jest też świadomością. A więc tak naprawdę jesteśmy wypadkową wielu, wielu, wielu różnych składników i to nie jest taki po prostu zlepek jakichś komórek, które są w jakiś przypadkowy sposób uszeregowane. Co w tym wszystkim jest najważniejsze? Świadomość. Niestety brak świadomości nie zwalnia od odpowiedzialności. I bardzo często ludzie zauważają potrzebę zmian w swoim życiu dopiero w momencie, kiedy pojawiają się problemy. Bardzo często jest jeszcze tak, że na własne problemy reagują na zasadzie, no jakoś to ogarnę, ale nie powoduje to głębszej transformacji. Dopiero problem z dzieckiem, jakiś kłopot, jakaś choroba, jakieś zaburzenie powoduje, że rodzic zaczyna szukać, chce poprawić, ulepszyć dziecko, ale nie pamięta, nie wie, nie kojarzy tego, że jest pewna zależność. Moje dziecko nie wzięło się znikąd. Ono jest wynikiem tego, kim ja jestem i skąd ja pochodzę. I to jest cały klucz do tego, że możemy wpłynąć na nasze dziecko, dać mu najcudowniejsze dzieciństwo. Właściwie nie musimy naszego dziecka zmieniać, nie musimy nic z nim robić, wystarczy, że zajmiemy się sobą. I to jest właściwie styl pracy, który ja u siebie bardzo często stosuję, mianowicie zdrowieje dziecko. Dzieje się, pomimo tego, że dziecko ani razu nie było na sesji.
tylko pracowaliśmy z tematami na przykład rodu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy sobie uświadomić, że my mamy prawo wyboru. Mamy obowiązek wyboru. Jeżeli nasze życie nie jest szczęśliwe, jeżeli ono nie daje nam radości, to ja sądzę, że nikt z nas jako rodzic nie chciałby swojego dziecka obdarować życie, dać mu takie życie, w którym ono nie będzie szczęśliwe. Jeżeli mamy święta, na przykład święta Bożego Narodzenia, staramy się pięknie przyozdobić stół, odpowiednio go zastawić fantastycznymi potrawami i jeszcze tradycyjnie zostawiamy miejsce dla wędrowca. Pomyślmy, że takim wędrowcem jest nasze dziecko. Przygotujmy mu fantastyczne przyjęcie po to, żeby ono wiedziało, że jest tutaj mile widziane i ma wszystko do swojej dyspozycji. I warto, zanim poczniemy dziecko, naprawdę uświadomić sobie, jaką siłę, jaką moc sprawczą ma to, co rodzic planuje wobec dziecka. Ponieważ dla dziecka rodzic jest właściwie Bogiem. I tak naprawdę to, co rodzic myśli na temat poczęcia swojego dziecka, w momencie poczęcia dziecka, dlaczego chce począć dziecko, tak naprawdę staje się rodzajem projektu. To jest tak, jakby architekt zaczął szkicować przyszły dom. Tym przyszłym domem będzie dziecko. Więc jeżeli chcesz mieć zdrowe dziecko, szczęśliwe dziecko, to zacznij od siebie. Nie ma sensu mówić dzieciom, jakie mają być. Bo dzieci nie robią tego, co im mówimy, że powinny robić. One robią to, co widzą w swoich rodzicach. A widzą wszystko, nawet to, czego świadomi nie są sami rodzice. 20 lat ponad prowadzę to, co prowadzę, robię tą pracę, którą wykonuję. Natomiast w całej tej historii, to już są naprawdę setki osób, które przewinęły się przez mój gabinet, to tylko dwie osoby znają datę swojego poczęcia. Tylko one właściwie wiedziały od swoich rodziców, że był to tak ważny i podniosły moment, że obchodzą go jak urodziny. Bo one zaczęły istnieć w tym momencie, w sposób fizyczny. I ludzie tego nie wiedzą. Nie wiedzą, jak się poczynali, w jakim klimacie, czy to była tak zwana wpadka, czy może gwałt, czy pod wpływem alkoholu, czy był to wyraz naprawdę głębokiej więzi między rodzicami. Wszystko to, o czym tutaj mówię, ma wpływ na przyszłego człowieka. I dopóki nie zostanie to uświadomione, ciągnie się to za człowiekiem jako przeznaczenie. To powiedział Carl Gustav Jung. Dopóki coś jest nieuświadomione, jest naszym przeznaczeniem. A więc to, co nazywamy karmą, wolą Boga, przeznaczeniem, a nawet genetyką, jest tak naprawdę wyrazem naszej nieświadomości. Ona czasami jest bardzo głęboka, czasami jest nie jest aż tak strasznie głęboka. Ale czasami jest to rzeczywiście temat, który jest trudno nam podejrzewać, nawet że on miał miejsce w naszej rodzinie. Natomiast cała sytuacja wpływa na nasze dziecko, na nas. I kiedy zaczyna się transformacja? No większość ludzi zaczyna cokolwiek zmieniać w swoim życiu wtedy, kiedy pojawia się problem. To jest bardzo dobre, bo są też osoby, które nic nie robią z problemem, po prostu chcą, żeby ktoś jakby temat dla nich załatwił, na przykład lekarz, na przykład lekarstwo, na przykład jakaś terapia. To tak nie działa, albo działa tylko połowicznie, na jakimś poziomie objawowym. Natomiast tak naprawdę, żeby dokonało się uzdrowienie, dokonała się transformacja, musi się to zadziać z wyboru danej osoby. Musi się zadziać z takiego głębokiego przekonania, że ja mam już dosyć na przykład kłopotów, na przykład chorób, które są od nie wiadomo jak długo w mojej rodzinie. Są rodziny, w których mówi się, ach, u nas wszyscy mają raka, czegoś na przykład. Jakiegoś raka. Mamy taką skłonność. No tak, ale jak się potem to zaczyna analizować, okazuje się, że to wcale nie jest skłonność. To są po prostu nieuświadomione programy, które powodują, że w jakiś sposób wchodzimy w pewien rodzaj powtarzalności, w pewien sposób reagowania na życie. I proszę Państwa, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że cała transformacja nie zaczyna się od terapii, tylko od naszego momentu podjęcia decyzji, że ja mam prawo dokonać wyboru, że ja mam prawo do życia, którego ja pragnę, a nie które jest tak zwanym losem. Zapomnijmy o słowie los, o słowie przeznaczenie.
To jest wielki letarg, jeżeli tak myślimy. Ponieważ tak naprawdę jest to nieświadomość. Nieświadomość nie oznacza braku inteligencji, to znaczy po prostu, że nie wiem, ale jeżeli zaczynam chcieć zmiany, to zaczynają przychodzić odpowiedzi na moje pytania. A więc nie musimy ani my, ani nasze dzieci żyć w biedzie, w chorobie, w braku na przykład finansów. Tak naprawdę człowiek nie jest stworzony do tego, żeby cierpiał, ale człowiek ma prawo wolnej woli. Oznacza to, że może się albo zgodzić na raj, który jakby z natury jest mu przeznaczony, jeżeli chcemy mówić o przeznaczeniu, albo wymyślić sobie piekło na ziemi. I teraz tak, możemy to porównać do takiego symbolu drabiny, który prowadzi w czeluście piekielne. Ludzie stoją jakby w kolejce do tego piekła. To jest nieprawdopodobne, jak jesteśmy nawykli do tego, żeby cierpieć. Wręcz oczekujemy, że będziemy cierpieć, czy to jest normalność, że na przykład chorujemy z powodu PESEL-u. To jest nieprawdopodobne. Dlaczego tak myślimy? Ale jak myślimy, tak będziemy mieli. A więc ustawiamy się w kolejce do piekła. Czekamy, aż przyjdzie nasza kolej i zejdziemy do tego piekła po tej drabinie. Tylko jest jeszcze jedna prawda. Mianowicie każda drabina kieruje nas w dwie strony. Jedna może być rzeczywiście drogą do piekła. Ale jeżeli ja się zreflektuję i odwrócę to wszystko o 180 stopni, to może być to moja drabina Dawidowa prosto do nieba. Ale to być musi moja refleksja. To być musi mój wybór, który mówi: halo, ja nie stoję w kolejce do choroby i śmierci, braku i ubóstwa. Wybieram dla siebie coś innego. Wybieram to, to i tamto. I może tak się wydarzyć. Mam prawo, żeby się wydarzyło tak, jak ja wybieram. Wedle twojej wiary dziać się będzie. Wedle twojego wyboru dziać się będzie. To jest stare prawo, które nas obowiązuje. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Dlaczego mówimy, bo inni też tak mają? No może inni tak mają, bo myślą, że i tak muszą mieć, ponieważ inni też tak mieli. Jest to po prostu jakaś zależność stadna, w której nikt nie myśli. A jeżeli nikt nie myśli, to jest trochę smutne. A więc każdy z nas ma możliwość przekierowania wektora swojej uważności i swojego wyboru na to życie, które by chciał. Na życie w zdrowiu, na życie w miłości do siebie. Przede wszystkim do siebie. Ponieważ jeżeli nie kochamy siebie, to jesteśmy jak żebracy, którzy chcą dawać innym jałmużnę. Nie mogę kochać kogoś, jeżeli nie kocham siebie. Więc z miłości do mojego dziecka powinnam zacząć rozwijać się. Ja powinnam zadbać o to, żeby przekierować siebie w swoje życie, w tą przestrzeń, której pragnę dla mojego dziecka. Nie mówię dziecku, że masz robić to, czego ja nie zrobiłam, tylko pokazuję, co zrobić, żeby przestać być nieszczęśliwym. Co zrobić, żeby nie być chorym. Co zrobić, żeby nie być osobą, która zazdrości. Co zrobić, żeby nie bać się starości. Co zrobić, żeby nie być ciężarem na przykład dla mojego dziecka. I teraz muszę sobie to uświadomić, że to jest moja odpowiedzialność. To nie jest jakaś fanaberia, jakiś wyraz, jakieś nowości obecnych czasów, że należy chodzić do psychologa albo mieć terapię. Nie, to jest właściwie mój obowiązek, bo jeżeli ja kocham moje dziecko, to chcę, żeby miało najpiękniejsze miejsce przy rodzinnym stole. Nawet jeśli go jeszcze nie znam, to już mam na niego wpływ. Jestem jego architektem, jestem jego twórcą i mam prawo, mam obowiązek stworzyć dla mojemu dziecku najlepsze przedpole do jego rozwoju. Co ono z tym zrobi, to jest jego wybór, bo ja też nie mam prawa oczekiwać, że moje dziecko na przykład nie użyje tego, co dostało ode mnie w darze, na swój sposób, zupełnie odmienny niż ja sobie to wyobrażam. To jest tak troszeczkę na zasadzie, ludzie mówią, chcę mieć dziecko, nie mamy dzieci. My towarzyszymy dzieciom w tym, żeby one mogły tu się przejawić. Więc naszym obowiązkiem jest, to jest rodzaj służby, żeby dać im możliwość na starcie zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby one mogły już pójść dalej niż my. Żeby mogły rozwijać siebie, żeby mogły uruchomić to, co jest
co wnoszą w nasze życie, co wnoszą w swoje życie. Dzięki temu mogą pójść dalej. Nie muszą śmieci sprzątać, które do nich nie należą. Bo cóż to znaczy dla takiego dziecka, że ma być na przykład autystyczne, że choruje na autyzm z tego powodu, że w rodzinie są od wielu pokoleń skrywane tajemnice. Albo brakuje komunikacji. Ludzie siedzą obok siebie, ale tak naprawdę nic o sobie nie wiedzą. I potem się zaczynają denerwować, że na przykład mają autystyka w rodzinie. To robi się niewygodne. Ale wiele pokoleń dołożyło się do tego, że pojawia się dziecko, które jest katalizatorem rozwoju. Jest jakoś tak dziwnie, że człowiek zrobi bardzo dużo dla swojego dziecka, niekoniecznie zrobi dla siebie. A dla dziecka jest duża szansa. Dlatego dzieci bardzo często przejmują taką trochę służebną rolę budzenia swoich przodków, budzenia swoich rodzin. Dlatego, że weszliśmy już w bardzo nowy poziom świadomości. Człowiek był zaprogramowany na lęk, ale to nie jest prawdziwa natura człowieka. Chcemy miłości, chcemy rozwoju, chcemy spokoju, chcemy kreatywności, chcemy obfitości, chcemy nieograniczonych możliwości, jesteśmy ciekawi. Nie ma żadnego sensu zastanawiać się, czy starczy mi do pierwszego, czy muszę kupić tańszy chleb. Dlaczego nie mogę kupić sobie chleba, który kosztuje bardzo dużo, bo mi smakuje i uważam, że jest dla mnie dobry? To nie są rzeczy, które powinny nas w ogóle zajmować. Tak, człowiek nie jest stworzony. Ale od naszego wyboru zależy to, czy odważymy się na to, żeby żyć inaczej, lepiej niż ci, którzy byli przede mną, przed nami. Ponieważ może się okazać, że to naprawdę nie jest wygodne dla całej reszty rodziny. Ponieważ rozwój nie jest wygodny, ale bez rozwoju żyć nie można. I kiedy już człowiek poczuł, że ma skrzydła, nigdy już nie będzie chciał być larwą. Jedna uwaga do osoby, która decyduje się być rodzicem. Bądź świadomy swojego dziecka i jego potrzeb. Niekoniecznie twoje indywidualne braki muszą być brakami twojego dziecka. Nie projektuj na niego tego, co wydaje ci się, że ono potrzebuje. Ważne jest, żeby słyszeć, co mówi dziecko do ciebie, czego potrzebuje, jak to komunikuje. Czasami jest tak, że zachowanie rodzica jest po prostu niespójne, że jedno mówimy, drugie robimy, a coś jeszcze innego myślimy albo czujemy. Czyli na przykład tak zwane tajemnice rodzinne, gdzie na przykład w takiej rodzinie, która składa się z bardzo sympatycznych osób, ale jeden z przodków jest alkoholikiem. Jest pewien problem z tym, żeby uznać, że ten przodek jest alkoholikiem. Dzieciom się tego nie mówi, ale one widzą, że ta osoba jest w jakiś sposób jakaś niespójna, niekoherentna, nie wiadomo co z nią zrobić, sprawia problemy, jest niemiła, nieprzyjemna, warczy, burczy. Wielka tajemnica. Te dzieci nie wiedzą, o co chodzi. Nie mówi im się. To tak jakbyśmy bardziej kochali nasze tajemnice i nasz wstyd niż nasze dzieci. Wystarczyłoby powiedzieć, że ta osoba no niestety choruje na chorobę alkoholową. I to jest choroba jak każda inna, w której można wyjść, jeżeli coś się w tym temacie zrobi. Ludzie bardzo często jakby stosują coś w rodzaju nieświadomej klątwy. Musimy pamiętać, że rodzic dla dziecka jest na jakimś etapie ważniejszy niż Bóg. Ponieważ to jest ta osoba, która towarzyszy mu tutaj na ziemi. Ona zapewnia mu przeżycie i bezpieczeństwo. Więc to, co mówi rodzic, co robi, co pokazuje, jak się zachowuje, co myśli, co czuje, co w ogóle w sobie ma, dla dziecka staje się prawem i obowiązkiem. Więc jeżeli rodzic mówi, jesteś głupi, ty nigdy nie myślisz, nic z ciebie nie będzie. To dziecko to przyjmuje jako ramki. I mówi, jestem głupi. Nic ze mnie nie będzie. Do niczego się nie nadaje. Ono nie ma żadnej zdolności jakby rewidowania tego, co ten rodzic mówi. Nie będzie brać pod uwagę, że akurat tata się pokłócił z mamą i ma jakąś frustrację, którą wylewa na dziecko. Nie. To dziecko przyjmie, że jest głupie.
Więc jeżeli chcesz życia, fantastycznego życia, nie wciągaj dzieci w swoje nastroje. Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci były szczęśliwe, pomyśl, co ty mówisz do tych swoich dzieci. Czasami mówimy, nie wolno dzieci chwalić, bo się zrobią zarozumiałe, nie będą pracowite i tak dalej. Ile osób cierpi, że nigdy nie usłyszało pochwały od swojego rodzica? Nie powiedziało, nie usłyszało, jestem z ciebie dumny. Cudownie powiedziałeś ten wierszyk, jaka wspaniała laurka. To nie jest nic złego, kiedy ja dziecku powiem, że dobrze sobie radzi, że podoba mi się to, co robi. Przecież jak ono ma wiedzieć, że to mi się podoba? Ono tylko słyszy, że mi się wszystko nie podoba. A więc nie wie już w sumie, co ma robić i wyrasta na osobę, która sobie z życiem nie radzi. Natomiast jeżeli usłyszałoby od swojego rodzica, że wow, podziwiam cię za to, podziwiam cię za tamto, to wie, że wiele może. To wie, że rodzic jest zadowolony. I człowiek jest tak skonstruowany, że bardzo stara się jednak poczuć, że jest dobry. I chce ten swój stan bycia dobrym doświadczać i chce, żeby inni zauważali jego dobro. A więc robią wszystko, te dzieciaczki nasze, abyśmy byli z nich zadowoleni. Ale jak można zadowolić osobę, która jest sfrustrowana i sączy jakiś jad swoich nieprzepracowanych traum? A więc zróbmy porządek ze sobą, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Ludzie czasem mówią, mnie też bito i nic złego się nie wydarzyło. No, tyłek nie szklanka. No, żaden problem. Wyrosłem na porządnego człowieka. Tak, tylko nie masz dobrego kontaktu ze swoją rodziną, tylko krzyczysz na swoje dzieci. Jesteś porządnym człowiekiem, niewątpliwie. Tylko twoje dzieci nie są z tobą szczęśliwe. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie uznałeś, że można inaczej. A przypomnij sobie, jak bardzo cierpiałeś, kiedy cię bito, kiedy cię upokarzano. Co wtedy myślałeś na temat swojego taty, który cię bił, albo mamy? Byłeś szczęśliwy? I to samo robisz swoim dzieciom. Zrewiduj to. Miej odwagę to zrewidować. Nie mówimy tu o katach, nie mówimy o ofiarach. Nie szukamy winnych. Mówimy o świadomości. Pomyśl, że jeżeli tobie się wtedy nie podobało to, że jesteś bity i poniżany, to prawdopodobnie nie podoba się to twojemu dziecku. I ono też będzie ono też będzie fantastycznym człowiekiem. Uczciwym, wspaniałym człowiekiem. Ale nie musi przeżywać tego bólu bycia wychowywanym w taki sposób. Może pójść już dalej, bez tego plecaka cierpienia, który tobie założono na plecy. Ale nie tylko nie przerzucaj swoich plecaków i swoich ładunków i bagaży na dzieci, tylko z nimi zrób porządek i powiedz sobie, puszczam to, co mnie ogranicza. To jest też kolejna afirmacja, którą możesz stosować w swoim życiu. Puszczam to, co stoi na drodze mojego dobrostanu. To jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić. To naprawdę nic nie kosztuje. Nawet nie musisz się zapisywać na żaden webinar. Ale jeśli nic nie zrobisz inaczej, jeżeli będziesz robił wszystko tak jak do tej pory, zacytuję tutaj Einsteina. Szaleństwem jest oczekiwać, że stosując te same metody osiągniemy nowy skutek. A więc chcielibyśmy dać to, co najlepsze naszym dzieciom. Coś lepszego niż mieliśmy sami. Nazwę to dobrostanem. Dobrostan to jest wypadkowa wielu czynników. Na przykład obfitości finansowej. Na przykład zdrowia. Na przykład dobrych relacji. Na przykład bycia w otoczeniu osób, które nas wspierają. Takiego sprzyjającego środowiska. Może to być również przestrzeń pod tytułem realizuję swoje potrzeby intelektualne czy duchowe. To wszystko jest dla mnie dobrostanem. Ono się składa z wielu czynników, ale stan dobra. Człowiek ze swojej natury jest po prostu dobry. Ma taką dobrotliwość. Z natury rzeczy każdy zdrowy psychicznie człowiek właściwie chce dobrostanu. Dla siebie, dla innych, bo zaczynamy rozumieć, że właściwie jest niemożliwy dobrostan, jeżeli ktoś inny obok cierpi. Ale ja nie mogę wnieść kogoś
do nieba na swoich plecach. Natomiast mogę być osobą, która zainicjuje i ośmieli innych do tego, żeby oni weszli do swojego nieba, żeby znaleźli swoją drabinę, po której powiedzą, wystarczy tego piekła, wystarczy tego, no po prostu ile można. To nie o to chodzi mi w moim życiu. Mówi się, że czas to pieniądz, ale to jest nieprawda, ponieważ czas to życie. I my jesteśmy na jakimś poziomie, oczywiście na poziomie świadomości, ducha i tak dalej, jesteśmy wieczni, ale na poziomie naszej biologii czas jest od A do Z. To jest ten czas między życiem a śmiercią, który mamy do dyspozycji. To jest nasze życie. Kiedy się urodzimy, od razu zmierzamy w kierunku śmierci. A co zrobimy z tym obszarem od narodzin do śmierci? To jest nasza odpowiedzialność i możemy je spędzić w piekle albo w dobrostanie. Kiedy zajrzymy w Biblię, jest tam mnóstwo przecudownych instrukcji, właściwie instrukcji, o których mówi teraz fizyka kwantowa. Tam jest powiedziane coś takiego, że kiedy Bóg stworzył to, co stworzył, na to popatrzył i powiedział, że to jest dobre. A więc to, co Bóg stworzył, jest z natury rzeczy dobre. Więc dlaczego to, co dobre, ma złe życie? Dlaczego cierpi to, co jest dobre? To nie ma żadnego sensu. Więc jeżeli ja jestem dobra, ja nie muszę siebie karać. Po prostu uznam w sobie dziedzictwo, które mam jakby z prawa powstania z boskiego źródła. Mam prawo do bycia dobrą i zasługiwania na to, co dobre. Ponieważ to, co pochodzi od Boga, nie jest złe. Natomiast człowiek tworzy swoje zło tylko dlatego, że na przykład czuje się winny albo był upokorzony. David Hawkins stworzył taką przecudną skalę świadomości. Skalibrował różne emocje i na przykład poczucie winy, strach, wstyd. To są najniżej wibrujące częstotliwości, które powodują, że jest nam bardzo blisko do śmierci. To jest zaprzeczenie życia. Więc jeżeli twierdzisz, że jesteś winien, to tak jakbyś chciał popełnić samobójstwo. Jeżeli obwiniasz siebie, masz do siebie pretensje albo upokarzasz swoje dziecko, to tak jakbyś chciał, żeby ono nie żyło. Oczywiście nikt nie robi tego świadomie. Tak uznaliśmy, że tak jest jakoś dobrze. Nie, tak nie jest dobrze. Bóg to, co stworzył, stworzył jako dobre. I dał mu to do dyspozycji, co jest najlepsze. Pierwotne stworzenie odbywało się w raju. Aż do momentu, kiedy nie pojawiło się poczucie winy. I teraz musimy sobie to uzmysłowić. Jeżeli jest to obcy wkręt, jeżeli jest to obcy program, po co, jeżeli ja mam świadomość, że to właściwie jest coś, co jest takim pasożytniczą strukturą, dlaczego ja z tego korzystam? To jest jak uzależnienie. Uzależnienie od bycia winnym. Uzależnienie od bycia upokorzonym. Uzależnienie od wybierania tego, co gorsze. To się zaczyna na takich prostych przykładach. Nie wiem, gość dostanie lepszy kawałek ciasta, ten mniej udany wezmę ja. No bo tak należy. Przecież jakoś tak trzeba uhonorować. Dlaczego jakoś nie można tego inaczej? Dlaczego ja sobie nie zaaplikuję tego, co najlepsze? Nie wybiorę dla siebie tego, co najlepsze. Przecież jestem tą, którą Bóg stworzył jako swoje dzieło. Bóg nie tworzy bubli. Ja to bardzo często powtarzam osobom, które się pojawiają w gabinecie. Jest jakiś taki może już stary kawał, ale przychodzi człowiek do Pana Boga i mówi, Panie Boże, jak to jest, że dziewczęta są takie urocze, słodkie, cudowne, a żony są takie wstrętne, takie jędzowate. A Pan Bóg odpowiada temu człowiekowi na to, ponieważ dziewczęta tworzę ja, a żony tworzycie wy. I tak jest z człowiekiem. My sobie tworzymy nasze piekło. Ale skoro my mamy zdolność tworzenia piekła, to znaczy, że możemy z niego zrezygnować. I od mojej decyzji zaczyna się cała transformacja. Pierwsza jest decyzja. To jest jakby najważniejszy aspekt. Ale potem człowiek jest istotą, która jest po to, żeby czynić w materii. Nie jest po to, żeby czekać. Musimy coś zacząć robić w kierunku tego, żeby nasze życie było lepsze. Cokolwiek zaczniesz robić, aby twoje życie było lepsze, jest dobre. Bo liczy się twoja intencja. Czemu to ma służyć? Jeżeli chciałbyś powiedzieć, chcę mieć lepsze życie, żeby zaszkodzić sąsiadowi, może to nie będzie ten grunt, z którego wyrosną dobre owoce.
Ale jeżeli powiesz, chcę lepsze życie, bo z tego będzie lepsze życie dla moich dzieci, a inni ludzie będą wiedzieli dzięki temu, jak sobie zrobić lepsze życie, wow, to jesteś błogosławiony. To twój rozwój dzieje się natychmiast, ponieważ jest pewna zasada. Jeżeli ty zrobisz pierwszy krok w stronę łaski, to łaska zrobi do ciebie 1000 kroków. A więc niewielkim wysiłkiem dostaniesz ogromny wynik, ale musisz zrobić jakiś wysiłek. I to są prawa też związane z fizyką kwantową. Kiedyś mówiono, że jak się nie napracujesz, to nic nie dostaniesz. Natomiast teraz zrobić ci wystarczy pewien krok we właściwą stronę, podjąć decyzję i wynik możesz mieć ogromny. Ale bez decyzji, bez pierwszego kroku się nic nie zadzieje. Nie będzie to tak, że ja w wyniku tego, że zazdroszczę sąsiadowi kolejnego samochodu albo tego, że wydaje się być osobą zdrową, że mi się z tego życie poprawi. Nie, ja raczej sobie w ten sposób zaszkodzę. Ale jeżeli zauważę życie sąsiada, które wydaje mi się, że przebiega w sposób godny naśladowania i powiem, fajne życie, też takie chcę i zacznę coś robić, ale to z podziwu do tego człowieka i z szacunku do samego siebie, żeby mieć również dobrze, to wtedy łaska robi do mnie 1000 kroków. Zaczyna się zupełnie inna dynamika tego wszystkiego. A więc moja decyzja i mój jakiś krok. Jaki krok? Cokolwiek jesteś w stanie zrobić. Przeczytać książkę. Zainteresuj się afirmacjami. To zaczyna zmieniać. Jest pewna zasada, która już dawno była ustanowiona. Każde kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I właściwie to jest zasada działania afirmacji. Ty na początku nie będziesz wierzył, kiedy będziesz sobie powtarzać, że zasługuję na to, co najlepsze. Moje życie pełne jest obfitości. Z każdym dniem robię się zdrowsza i zdrowsza. Albo każdy dzień przynosi mi cudowne możliwości do rozwoju. Na początku w to nie wierzymy. Ale to jest zasada propagandy i reklamy. Każde kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Dlaczego nie skorzystać w sposób rozsądny i świadomy z efektu placebo lub nocebo? Rezygnujmy z nocebo, jeżeli to samo możemy odwrócić i z tego stworzyć swój raj. Bo od nas zależy, czy nasze życie spędzimy w raju, czy spędzimy w piekle. Co więcej, jeżeli to nas nie przekonuje, to pomyślmy o naszych dzieciach. Dlaczego dawać im dzieciństwo, przyszłość, której sami kiedyś chcieliśmy uniknąć? Dlaczego dawać im cierpienie, skoro jest tak prosto, zamiast myśleć byle co, zamiast żyć byle jak, zrobić to samo, ale w drugą stronę? Czyli zacząć myśleć konstruktywnie, powtarzać zdania, które są konstruktywne, na przykład afirmacje. Zrobić cokolwiek inaczej, cokolwiek, co spowoduje, że zacznę się czuć lepiej w moim życiu. Choćby kupię sobie trochę lepszy chleb, jeżeli już jestem naprawdę w braku finansowym. Nawet jeżeli jestem w braku finansowym, to powiem sobie, okej, rzeczywiście temat braku finansowego jest może jakimś wyzwaniem, ale dobrostan nie składa się tylko z finansów. Może mam czegoś innego dostatek, na przykład czasu, wolnego czasu, albo dostatek nieprzeczytanych mądrych książek, albo sprzyjających ludzi, którzy mogą mi mądrze poradzić. Powinnam przerzucić wektor mojej świadomości z braku na obfitość. Ponieważ jest też pewna zasada i ona doskonale zostaje potwierdzona przez fizykę kwantową. Tym, co mają, będzie dodane, a tym, co nie mają, i to niewiele, będzie zabrane. Co to oznacza? Więc jeżeli ja będę powtarzać, że brakuje, że choruję, że taki mam los i tak w ogóle musi tak być, to tak naprawdę emanuje, wibruje brakiem. A wtedy będę przyciągać brak. Jeżeli będę powtarzać, że moje zdrowie jest beznadziejne, że choruję z powodu PESEL-u, będę patrzyła w tą stronę, to niestety nastąpi kumulacja takich sytuacji. Będzie coraz gorzej. Natomiast pomimo tego, że czasami nie do końca idealnie się czuję, nie do końca chce mi się wstać z łóżka, to mówię, dobrze, postanawiam, że ten dzień będzie cudowny. Pomimo tego, że sama w to nie wierzę, postanawiam, że ta afirmacja na mnie fantastycznie zadziała. Pomimo tego, że nie widzę takiej możliwości, postanawiam, że będę żyć w obfitości i dobrostanie. I jeżeli zacznę tak w ten sposób, chociaż mój umysł układać, ustawiać, zaczynam
iść w kierunku placebo, rezygnuję z nocebo, czyli negatywnego afirmowania, kontraafirmacji, to w tym momencie zaczyna się zmiana. I to jest minimalne, co ja mogę zrobić. To nic nie kosztuje. Poza tym, że muszę o tym pomyśleć. Poza tym, że budzę się. To jest tak, jakbym zaczęła się budzić i już nie mogę zasnąć. Zaczyna pękać mój kokon larwy, a więc już nie jestem larwą, nie jestem jeszcze motylem, jeszcze nie rozwinęłam skrzydeł, ale zaczynam zmianę. A ponieważ poprosiłam o zmianę, zmiana idzie do mnie i to idzie bardzo szybko, ale muszę coś zacząć robić. I mam prawo wyjść dla siebie, przede wszystkim dla siebie, z różnych sytuacji braku dobrostanu w moim życiu. Tak jak mówię, dobrostan składa się z wielu elementów. To nie tylko kwestia pieniędzy, to nie tylko kwestia dobrych układów, to nie tylko kwestia władzy. Dobrostan jest zupełnie inną jakością życia. I to jest coś, co mogę ofiarować mojemu dziecku. Natomiast to nie zadziała, jeżeli ja na przykład powiem dziecku, wiesz co, to nie było mądre z mojej strony, że byłam alkoholiczką. To nie zadziała, ponieważ ja muszę przestać pić, ja muszę uporać się z tym, co spowodowało, co jest przyczyną tego, że zaczęłam na przykład nadużywać alkoholu. Ponieważ czysta teoria bez przykładu dla dziecka nie ma żadnego znaczenia. Dziecko nie uczy się z tego, co słyszy. To jest niewielki procent tego, co przyswoi. Dziecko uczy się z tego, co czuje, co widzi, nie to, co mu się mówi. To jest ta relacja czubka góry lodowej, niewielkiego procenta, może nawet jedna dziesiąta, albo jeszcze mniej, w stosunku do tego, co jest nieuświadomione, co jest pod powierzchnią naszej percepcji. A więc dziecko tak naprawdę odbiera to, czego my nie mówimy mu, co mu ukrywamy. Czasem ludzie mówią tak, no ale my się kłócimy z mężem, jak dzieci w domu nie ma, albo drzwi zamykamy. Ale jest zupełnie inny rodzaj połączenia, ponieważ my jesteśmy połączeni informacyjnie. Nasze DNA to jest zapis informacyjny. A więc jeżeli teraz też została pewna rzecz udowodniona, którą twierdziła od dawna fizyka kwantowa, a osoby zajmujące się duchowością wiedziały o tym bardzo dawno. Mianowicie my wszyscy jesteśmy połączeni. Jest coś takiego jak splątanie cząsteczek. Więc jeżeli rodzice kłócą się na półkuli, na przykład południowej, a dzieci są na północnej, to dzieci i tak będą wiedziały, że rodzice się kłócą i mają konflikt. One to czują. Tak samo jak czuje matka, że coś się złego dzieje z dzieckiem, chociaż nie wie, że ono w ogóle jest w jakiejś dziwnej sytuacji albo zachorowało. Dlaczego? Ponieważ to, co raz się połączyło, nigdy nie zostanie oddzielone. A więc pomyślmy, jaką mamy możliwość wpływu. Jeżeli ja dokonam moją transformację, to będę bardzo, bardzo efektywna, ponieważ uruchomię transformację nie tylko dla moich dzieci, dla moich potomków, których może jeszcze na świecie nie ma, ale także dla tych osób, które w jakiś sposób są do mnie podobne, mają te same problemy, a których ja nie znam. Mówi się, że jedno głębokie uzdrowienie, nazwijmy to holistyczne, nie lubię tego określenia, bo ono się trochę zdewaluowało, ale holi oznacza również święty, holi oznacza całościowy. A więc to uzdrowienie takie uświęcone, nie tylko za pomocą lekarstw, ale za pomocą świadomości. Takie, które powoduje, że stajemy się lepszym człowiekiem, bardziej sprawczym człowiekiem, powoduje transformację 10 tysięcy innych istnień, które są w jakiś sposób uwikłane w podobny problem. To jest ogromna sieć, która nagle poprzez jedną decyzję jednego człowieka, który myśli, że nie ma żadnego znaczenia, ta transformacja zostaje uruchomiona nie tylko w moim lokalnym, ale na skalę globalną. I nie ma żadnego sensu zmieniać czegoś na zewnątrz, dopóki ja nie zmienię tego w sobie. Jeżeli ja nie uspokoję mojego umysłu, nie będzie pokoju na świecie. Jeżeli nie uspokoję moich lokalnych waśni i wojen, nie będzie pokoju na świecie. Jeżeli ja nie przestanę myśleć w kategoriach braku, nie będzie czegoś takiego jak obfitość. Jeżeli ja nie zacznę myśleć w sposób świadomy i w sposób koncentrujący się na wdzięczności i bogactwie, afirmujący życie, zdrowie, miłość i szczęście,
to nie mogę się spodziewać, że nie zniknie kryzys na przykład energetyczny. Nie ma kryzysu energetycznego, jest kryzys świadomości. Za chwilę będziemy odkrywać nowe źródła pozyskiwania energii. I nie chodzi o jakieś nowe kopalne surowce tego typu. Chodzi o naszą świadomość. Więc zacznij od siebie, aby pomóc swojemu dziecku. Ponieważ sucha teoria nic nie znaczy. Idź w kierunku miłości, idź w kierunku najlepszej wersji samego siebie, ponieważ nie ma nic chwalebnego w tym, że żyjesz w biedzie, w chorobie, w braku, w zazdrości i w ograniczeniach. Rozwój, miłość i świadomość tego, jak potężną jesteś istotą, powoduje, że inne osoby sobie to uświadamiają i zaczynają robić się cuda. Rzeczy, o których byśmy kiedyś nie myśleli. Ale zapomnij o tym, że nic nie możesz. Twój rozwój zaczyna się od momentu, kiedy nabierasz odwagi do tego, żeby dokonać zmiany. I wtedy idzie to dopiero w kierunku miłości. Bo jeżeli chcesz, kochasz swoje przyszłe dziecko, to chcesz mu raczej dać lepsze życie niż to, które miałeś do dyspozycji. On oczywiście ma prawo wyboru i wolności z tym darem zrobienia tego, co uzna za stosowne. Ale najważniejsze jest to, żeby miało dobry start. Od niego zależy, jakich wyborów dokona. A więc twój mały rozwój, twoja mała decyzja pod tytułem dzisiaj zadbam o siebie. Nie wiem, otworzę okna, pooddycham głęboko, zrobię spacer. To nie są wielkie rzeczy, ale one też wiele nie kosztują, właściwie nic. Oddychasz tak czy inaczej codziennie. Wystarczy, że powiesz, zrobisz wdech i wydech i powiesz, nakazuję sobie wybrać najlepszy standard samego siebie. Zacznij w ten sposób myśleć. Dzisiaj zasługuję na to, żeby moje życie było najwyższej jakości. To nie znaczy, że będziesz milionerem. Wcale nie oznacza to, że dobrostan oznacza nie wiadomo jakie pieniądze. Dobrostan to jest stan świadomości, który mówi o pewnym rodzaju równowagi, o przestrzeni wolności, o możliwości, na przykład także wolności finansowej. To wcale nie oznacza, że jesteś osobą, która jest zniewolona finansami, których nie ogarnia. Tak czy inaczej, zacznij od decyzji tego, że możesz mieć lepiej niż mieli twoi przodkowie. Tradycja jest piękną rzeczą, ale ona może jest dobra wtedy, kiedy oglądamy album. Ponieważ żyjemy dzięki progresowi i ewolucji, a nie dzięki regresowi. Dziękuję Ci za Twoją uwagę.